Gminny Dzień Dziecka w Świerklanach był naprawdę wystrzałowym, bowiem prócz waty cukrowej, lodów i dmuchanego toru przeszkód, dzieci mogły m.in. postrzelać do tarczy i zobaczyć strażacki pokaz rozcinania pojazdu i udzielania pierwszej pomocy. A wszystko dzięki połączeniu dziecięcego świata z piknikiem militarnym. I w ten oto sposób słodki Dzień Dziecka stał się również atrakcyjną imprezą dla tych nieco starszych. W Świerklanach podczas obchodów Gminnego Dnia Dziecka było nie tylko słodko. W tym roku organizatorzy przygotowali szereg atrakcji, które wywołały na dziecięcych buziach nie jeden wielki uśmiech. Najmłodsi bowiem mogli sprawdzić swoje wspinaczkowe umiejętności, zmierzyć się na dmuchanym torze przeszkód i poszaleć na placu zabaw. Przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji, zresztą wszystkie dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, tor przeszkód, dmuchana poducha. Dla każdego dziecka lody, popcorn. I jakby tego było mało, nie tylko mali chłopcy, ale również małe dziewczynki mogły zapoznać się ze sprzętem policyjno-wojskowym, zobaczyć pracę psa policyjnego, czy też zajrzeć do niejednego wozu pancernego, które przyjechały z tej okazji specjalnie do Świerklan. Można było i postrzelać, i zjeść z prawdziwej polowej kuchni. Jest samochód policyjny, były pokazy psa policyjnego. Policja tam prezentuje broń PZ, typu PZ. Mamy tam lok z wystawą broni palnej. No, widzieli Państwo już zapewne pokaz straży pożarnej, czyli cięcie, udzielenie pierwszej pomocy i cięcie w zdarzeniu drogowym. Ponadto prawdziwą atrakcją okazały się być również pokazy walki wręcz, które przygotowali członkowie stowarzyszenia TF-13 Skorpion. I ktoś mógłby się dziwić, że tyle atrakcji zorganizowano w ramach obchodów Dnia Dziecka. Wszak policjant i wojskowy to zawody, które niezmiernie interesują najmłodszych. Każdy mały chłopiec, czy mała dziewczyna, chciała być albo sanitarzyszką, albo policjantem, albo żołnierzem. Więc tutaj mogą się, że tak powiem, w te klimaty zbliżyć. Jak widać na załączonym obrazku, frekwencja dopisała. Każdy z zainteresowaniem biegał od stoiska do stoiska. Każdy też miał swoją ulubioną piknikową atrakcję. Która atrakcja jest najfajniejsza? Dla dzieci wata cukrowa. Dzieci bardzo mają się czym zająć i bardzo się im podoba militaria. Militaria najbardziej? A wata cukrowa, lody? Owszem, ale militaria jednak najbardziej, tym nawet tym malutkim. Aż chce się powiedzieć, że świerklańska impreza była również swoistym dniem dziecka dla dużych chłopców. Wszak było tu wszystko to, co każdy chłopiec lubi najbardziej.